Cześć. Tu Marta Florkiewicz-Borkowska, czyli pani Flobo. Dzisiaj kontynuuję nowości, które pojawiają się na platformie Nearpod i dzisiaj o slajdach, słuchajcie, bo się troszkę zmieniło, jeśli chodzi o tworzenie slajdów w lekcji i chciałabym wam to dzisiaj pokazać. Jak widzicie, jestem zalogowana na moim koncie silverowym, czyli tym bezpłatnym. Żeby utworzyć lekcję, naciskamy Create, czyli utwórz tak jak to było, i wybieramy opcję Lesson. Wybieramy opcję Lesson, czyli lekcja. Widzicie, mi się ładuje. Oczywiście możemy sobie zaraz nadać tytuł. Ja nazwę to tutaj testowa lekcja slajdy nowości. Albo w ogóle zrobię tylko slajdy nowości. I zobaczcie, mam duży przycisk, jak zwykle Add Content, tu też pojawia się u góry Add New. To jest to samo. Add New, jak naciśniemy, to jest to samo, co jak naciśniemy ten duży przycisk. I zobaczcie, co mamy. Mamy Slides Classic jako drugie, czyli to, co znacie. Klikam, to co znamy, to, co zawsze widzieliśmy. Czyli zobaczcie, tutaj mamy obok wersje tematyczne, tutaj mamy oczywiście nasz układ, ile elementów chcemy mieć, mamy tło, które możemy dodać, background, możemy też audio dodać i do każdego elementu oczywiście możemy też dodawać gify, obrazki, wideo i tak dalej, czyli tu będzie tytuł stara wersja slajdów. I dodam gifa, że cieszymy się z tego powodu, bo ten podział jednak nam odpowiadał, czyli it's amazing. Nie wiem, zobaczymy, co wyjdzie. O, coś tutaj jest. O, wrzucimy tego gifa. Niech teraz się załaduje. Trochę to potrwa, to ładowanie gifa. No, ale wszystko jest tak, jak było, czyli to jest ta nasza stara wersja tego slajdu, którą znamy, lubimy, która jest bardzo minimalistyczna, za dużo tutaj nie można, ale ona też nam odpowiada. No i żeby zapisać, naciskamy Save i Exit. No i to jest stara wersja, no ale słuchajcie, mamy też wersję nową i jak naciskamy ten plusik, to widzicie, że tu jest slajd i on jest w wersji testowej, czyli w wersji beta. Ponieważ cały czas można wysyłać, można testować, można zgłaszać ewentualne jakieś uwagi, czy też informacje zwrotne. Zobaczcie, ona wygląda już trochę inaczej. Mamy dalej, żeby dodać tytuł, tylko ta edycja jest taka inna, zobaczcie. Mamy znowu, zobaczcie, tutaj u góry pojawia się bardzo duży pasek narzędzi. Zobaczcie, mamy, że możemy coś wysłać do tyłu, albo możemy też do przodu, czyli żeby się nie nakładały jeden na drugi. Mamy też tutaj, widzicie, układ. Też mamy układ. Mamy taki już układ, który jest bardziej zbliżony, słuchajcie, do prezentacji. Że jest, patrzcie, jest duży tytuł. W ten sposób. Zaraz spróbujemy sobie coś zrobić, to wam pokażę. Jest też dodawanie figur. No widzicie, że jest dodawanie obrazka, dodawanie tła jest. Może być też jako kolor tła, widzicie? I może też być jako obrazek w tle. Jest też dodawanie audio. No i jest też GIF, znany i lubiany. Więc tutaj jak naciśniemy, to przechodzimy do znanych już nam, słuchajcie, szablonów. To samo jest z obrazkiem. Jak naciśniemy, no to przechodzimy do okienka, które dobrze znamy. Natomiast, słuchajcie, jak zaczynamy to pisać wszystko, tutaj na przykład tytuł albo dodawać elementy treści, no to zobaczcie, że pojawia nam się bardzo dużo możliwości. Przede wszystkim to, czego nie było wcześniej. Możemy powiększyć na przykład tytuł, tak? Zobaczcie, możemy pogrubić. Możemy też zmienić czcionkę, tylko jakoś dziwnym trafem. O jest, dobra. Na przykład moja ulubiona to jest komforta. Mogę też ją zwiększyć, mogę napis zwiększyć na 72, ale w tym momencie musiałabym sobie też tutaj ewentualnie, zobaczcie, poszerzyć
ten tytuł i ja mogę tą ramkę poszerzać, więc ja tutaj mogę zrobić większość tych rzeczy. Zobaczcie, ja mogę przesuwać też te elementy, więc to jest dopuszczalne. Tutaj mam dużo edycji, mogę robić, wiecie, widzicie, kursywę, przekreślenie. Mogę dodać też, zobaczcie, link bezpośrednio tutaj, czego nie było wcześniej. Na przykład dodajemy link. Zaraz zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Zobaczcie. Teraz bym musiała jakiś link dodać. Dobra, słuchajcie, dodam mojej strony, bo to pamiętam, szkolnej, z pielgrzym. Albo dobra, dodamy Wakelet, nie? Wakelet.com, o, zobaczcie, i na przykład od razu wpisujemy tekst, jaki chcemy, żeby się ukazał podlinkowany. Aha, on nam mówi, że ten link, który ja podaję, jest linkiem zewnętrznym. No to tak, chcę, żeby zamienił i zobaczcie, tak to wygląda. Zaraz sobie zobaczymy w podglądzie, jak to będzie wyglądało. Mamy też tutaj, zobaczcie, kopiowanie, czyli mogę sobie to skopiować, mogę sobie też to usunąć. Mogę ten tekst, zobaczcie, on mi się taki malutki wydaje, więc ja go sobie tutaj od razu powiększę. I widzicie, że jest. Zobaczymy, jak będzie wyglądać, jak dodam jakiś obrazek. Dodam kota. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. O, ten kotek jest fajny. Ale tu jest pokazane, że jest, że coś jest nie tak. Dobra, zrobię Enter i zrobię, dodaję zdjęcie. No i jeszcze raz zobaczymy. Więc ja też jestem cały czas, słuchajcie, w fazie tutaj testowania. Ładuje się. Ładuje się, mamy informację, że się ładuje, no i poczekamy, aż się w takim razie załaduje. Więc to się tutaj ładuje. Musimy czekać, cały czas mamy informację, kotek się, zobaczcie, załadował, ja mogę tego kotka przesuwać, o, tutaj i tak wygląda, czyli ja mogę, słuchajcie, totalnie zarządzać tutaj tym. Zobaczcie, tu mam trzy kropki i są wszystkie te skomplikowane różne wzory matematyczne też. No dobra, no i jak ja już to mam całe zrobione, zobaczcie, tutaj też mogę za pomocą tego dodawać tekst, jak chcę jeszcze gdzieś indziej dodać tekst, o, na przykład... To jest kotek, na przykład jako osobny w inne miejsce, to zobaczcie, to zrobiłam. Mogę sobie w tym momencie powiększyć, czego nie możemy robić znowuż w tych starych, więc to jest ta różnica i warto o tym wiedzieć. Mogę zmienić kolor, na żółty na przykład, o, zobaczcie, jest. No i naciskam na dole, zapisz, save, naciskam na dole, zapisz. No i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Naciskam sobie na ten slajd i robię podgląd. Zobaczymy, jak będzie wyglądał podgląd ucznia. Tak wygląda podgląd ucznia, słuchajcie. Klikam na to słowo, gdzie mam podlinkowane i on się mnie pyta, czy chcę iść poza Nearpoda, bo to jest jakiś link zewnętrzny. No i jak widzicie, jak naciskam tak, otwiera mi się nowa karta, więc to jest też, słuchajcie, nowość. Ale tak to wygląda całkiem nieźle. Mogę sobie przesunąć i przejść na slajd pierwszy. Widzicie, stara wersja slajdów, jest tutaj ten view i zamykam. No i naciskam save i exit i mam taką lekcję. Także słuchajcie, taka nowość. Slajdy. Mamy do wyboru starą wersję i nową wersję. Zobaczymy, która wersja zostanie. Ciekawa jestem, która Wam się bardziej podoba.